zawahania przy tej całej akcji, był taki moment zawahania, który zadecydował być może o tym niezbyt dobrym zakończeniu tej całej akcji. Tak, ale pocieszające jest fakt, że od jakichś dobrych 5-6 minut polska drużyna właśnie gra tymi długimi przerzutami i przez to stwarza zagrożenie, no, skutecznej zawodzi, ale może poczekajmy. A tutaj mieliśmy jeszcze jeden argument, że warto stosować tego rodzaju krosowe, brzowe podania, zaskakujące dla defensywy gości. Tym bardziej, że Grecy grają w obronie w jednej linii i długa piłka eliminuje wszystkich czterech obrońców, już nie ma tego asekurującego. Okazja do kontrataku, Karaś. Jeszcze raz Karaś i Smolarek, pusta bramka i wyczerny. Zapał dla Smolarku, który zdecydowanie poszedł na przebój i po raz drugi w dzisiejszym meczu Polacy wykonywać będą 11. Andrzej Czerny liczy sobie prawie 100 lat i naturalnie narodził się w Anglii. Jego historia jest zresztą bardzo długa. Ciekawy jestem, czy ponownie Ciechanowski zdecyduje się na wykonanie tego rzutu karnego. Jest tam także Karaś, jest Smolarek. Trwa dyskusja wśród tej trójki zawodników. Pana zdaniem, czy Ciechanowski powinien wykonywać jeszcze raz 11? Ja uważam, że powinien wykonywać Darek Ciechanowski, gdyż nie ma tutaj jakichś przeciwwskazań. I jest... pana racja okazała się słuszna, bowiem Darek Ciechanowski stawia piłkę na 11. Miał wykonywać rzuty karne Włodzimierz Smolarek, ale jest takie, powiedzmy, taki przesąd, że ten, który jest poszkodowany, nie wykonuje. Dariusz Ciechanowski minął. Ciechanowski pewnie pod poprzeczkę. Fantastyczny strzał Dariusza Ciechanowskiego i w 40 minucie spotkania Polska prowadzi z Grecją 2-1. Powiewają biało-czerwone flagi na trybunach, ludzie zrywają się z miejsc, rozlega się głośne jeszcze jeden, a Dariusz Ciechanowski po raz 13 w historii tych występów w biało-czerwonym stroju zdobywa bramkę, a więc 13 gol zawodnika warszawskiej Legii, który do końca nie wiadomo było, czy będzie grał w tym meczu. Ta kontuzja kości, te kłopoty ze zdrowiem, długie dyskusje z trenerem Łazarkiem, męska rozmowa. Ciechanowski obiecał, że będzie walczył, że będzie grał na całego, że kontuzja nie dawać się będzie we znaki, że zapomni o nim. No i w dzisiejszym meczu okazuje się jak na razie skutecznym strzelcem. Po raz drugi zmuszając do kapitulacji bramkarza Minu. Kartadok, paulowany Sarwatek i rzut wolny dla drużyny greckiej. Teraz jest niebezpieczna sytuacja, gdy trzech bardzo wysokich zawodników greckich, oznaczonych numerem 6, Mavridis, 4, Manolas i z numerem 10, Antoniu, właśnie podchodzą pod pole karne i nasza obrona musi bardzo na nich uważać. Trójka Polaków, film dynamiczny, szybki rajd, niczym w Atenach, bo śmierza Smolarka zagrany w kierunku Karasa niedokładne. Ale to znaczy walka o każdą, nawet straconą piłkę. Krusik zmusił Kosidika do wybicia piłki na aut. Tarasiewicz. Karas. Ostrowski. Nikt mu się nie pokazuje, zagrywa do Pawlaka. Pawlak z powrotem w kierunku Ostrowskiego. Ostrowski i Michot. Wybicie piłki na aut przez Greka. Smolarek. Ostrowski. I znowu rzut autowy dla drużyny polskiej. Tarasiewicz. Tarasiewicz.
Prusik. Jakże niewiele brakowało do zdobycia trzeciej bramki. Jakże cenne są te zmiany pozycji drużyny polskiej. Tarasiewicz teraz ładnie wymanewrował swoich rywali po lewej stronie boiska. Tymczasem na środku dyskusja pomiędzy kapitanem drużyny greckiej Anastopoulosem a arbitrem Aladrenem. Karaś, Dziekanowski i bramkarz Minu. Te wybicia bramkarza greckiego przypominają mi troszeczkę mecz z Argentyną w 1974 roku. Wyrzuty ręką bramkarza argentyńskiego i bramki strzelone przez nasz zespół. A podobnie zresztą było tak, uwaga, bo znowu szansa dla zespołu polskiego. Podobnie było w meczu z Portugalią, kiedy debiutował trener Gmoch w eliminacjach Mistrzostw Świata, kiedy to bramkarz wyrzucił także niefortunnie piłkę i Lato zdobył obydwie bramki. To również było na odprawie przedmeczowej mówione, że bramkarz grecki jest debiutantem praktycznie w drużynie greckiej, to młody zawodnik. No wiadomo, no, jak się nie ma rutyny, to popełnia się czasami bardzo szkolne błędy. Na to nasi muszą zwracać uwagę. Jeden taki błąd może praktycznie zaważyć na wyniku całego meczu. Alavantaj. Manolas. Kofidi. Matysik. Karaś. Karasiewicz. Czwórką atakujemy bramkę Minu. Dziekanowski. Ostrowski, który w tych końcowych minutach pierwszej części coraz częściej zabiera, bierze udział w akcjach ofensywnych. Ostrowski i rzut rożny dla zespołu polskiego. Smolarek ustawia piłkę w narożniku. Fotoreporterzy zgromadzeni pod bramką Minu. Smolarek bardzo ostro. Stara się bić. Ma przed sobą Michota. Matysik i Kofidi. Stara się bić. Karaś. Trafił w plecy rywala. Matysik. Tymczasem widzę, że za bramką grecką rozgrzewa się Jan Urban. Być może, że w drugiej części spotkania zobaczymy tego zawodnika na boisku. Paul Prusika na Kofidisie. Michos. Sarvakos. Antoniu i Matysik. Santopoulos. Kofidi. W tych spotkaniach przed meczem z Polską, a więc w meczach z Hiszpanią i Włochami, Grecy twierdzą, że grali zupełnie dobrze, zawodziła natomiast skuteczność. Mimo porażek byli zadowoleni, poczynając swoich zawodników. Liczność poznańskiego stadionu głośno skanduje nazwisko trenera reprezentacji Wojciecha Łazarka. Ten szkoleniowiec odnosi się też największe sukcesy, kiedy prowadził zespół poznańskiego Lecha, zdobywał z tą drużyną Mistrzostwo Polski i Puchary Polski. I z dużym sentymentem poznaniacy i cała Wielkopolska. Letni zawodnik zabrzańskiego Górnika Jan Urban. Urban po raz 19 gra w drużynie narodowej. Dotychczas nie strzelił jeszcze bramki. No, jest to zawodnik, który zrobił błyskotliwą karierę. Jest zawodnik zabrzańskiego Górnika, Jan Urban. Urban po raz 19 gra w drużynie narodowej. Dotychczas
nie strzelił jeszcze bramki. No, jest to zawodnik, który zrobił błyskotliwą karierę, jeżeli chodzi o występy w drużynie narodowej. Zadebiutował w ubiegłym roku, był także na mundialu w Meksyku. Zobaczymy, jakie będzie ustawienie naszego zespołu. Urban zajął miejsce w drugiej linii, a tym zawodnikiem bardziej wysuniętym do przodu jest Karaś. W drużynie greckiej bez zmian. Smolarek, który za swoje występy w Bundeslidze zbiera bardzo pochlebne recenzje i w dzisiejszym meczu potwierdza fakt, że jest w dobrej dyspozycji. Urban, Smolarek, Karaś, Leśniak, do tego podania nie może dojść. Kofidis, Manolas, Mavridis, Urban, Leśniak zagrał w kierunku Karasia. Błyskotliwy drybler i znakomity technik Sarvakos, to jest ten zawodnik z numerem 7, ślisk naszego reprezentanta Pawła Króla. Xantopoulos, Kofidis. Jeżeli chodzi o grę Kofidisa, to spodziewaliśmy się, takiego zdania byli także nasi szkoleniowcy, że będzie to zawodnik często wchodzący na pozycję lewoskrzydłowego, wspomagający swego partnera z ataku. Tymczasem dosyć kurczowo trzyma się drugiej linii i po raz pierwszy w dzisiejszym meczu zdecydował się na strzał z dystansu. Karaś, Matysik, Prusik, Prusik, Leśniak, Tarasiewicz, Anastopoulos, Sarvakos, Anastopoulos. No ta dwójka, Sarvakos i Anastopoulos, szuka się nawzajem, często do siebie zagrywa. I na pewno cały ciężar gry ofensywnej spoczywa na barkach właśnie tej dwójki wspieranej przez Skartadosa. Matysik i Antoniu. Sędzia zastosował przywilej korzyści. Stavrakos. Antoniu na naszym polu karnym. Niebezpieczeństwo pod bramką Kazimierskiego. Wyjaśnia sytuację imponujący olimpijskim spokojem Pawlak. I teraz okazja do kontrataku, który rozpoczyna Włodzimierz Smolarek. Leśniak na spalonym. Skartados. Smolarek. Leśniak i Manolas. Prusik i Alvantas. Matysik. Prusik. Karaś. Nasi zawodnicy rozpoczęli tę drugą część dosyć wolnym, spokojnym tempie. Ostrowski, Smolarek, Anastopoulos, grecki łowca bramek, Tarasiewicz wyjaśnił sytuację, ale na moment, teraz Matysik.
Tarasiewicz. Karaś. Prusik. Pawlak. Matysik. Na ławce dla zawodników rezerwowych zajmuje miejsce strzelec dwóch bramek Dariusz Dziekanowski, witany brawami przez publiczność. Karaś nieprawidłowo atakowany przez obrońcę greckiego i z odległości około 20 metrów nasi reprezentanci wykonywać będą rzut wolny. Teraz właśnie powinna być ta tajna broń trenera Wojciecha Łazarka. Rzut wolny i tutaj będzie dosyć ciekawa kombinacja. Przepuszczenie piłki pod stopą i zagranie jej do tyłu na Włodzimierza Smolarka. No, oby się to udało naszym zawodnikom. Smolarek, Tarasiewicz i Urban, nieco z tyłu Karaś, jeszcze dalej Pawlak i Matysik. I wykonawcą powinien być Karaś. Karaś i wspaniała interwencja Minu. A Karaś jeszcze raz potwierdza swoje nieprzeciętne umiejętności strzeleckie, jeżeli chodzi o strzały z dystansu. Urban, Urban i Mavridis. Mavridis w pierwszej połowie opiekował się Dziekanowskim, teraz zaczyna uprzykrzać życie Urbanowi. Kofidi. Ostrowski. Santopoulos, Mavridis, Urban, momentalnie z pierwszej piłki lewą nogą do Smolarka. Smolarek zagrał ręką. Siódma minuta drugiej części spotkania Polska-Grecja. Rezultat nadal 2-1 dla biało-czerwonych. Prusik, Tarasiewicz, Ostrowski, Prusik, Karaś, nie spodziewał się tego podania Tarasiewicz. Manolas. Ostrowski i Sarwakos. Ta para walczy ze sobą od pierwszego gwizdka sędziego hiszpańskiego. Manolas. Pawlak. Przepuścił piłkę Anastopoulos. I jaka będzie decyzja arbitra? Rzut wolny niemal z linii pola karnego. Tuż przed polem karnym został sfaulowany Anastopoulos. 27-letni piłkarz Olympiakosów Pireus. Król strzelców Ligi Greckiej. Jeden z najlepszych strzelców w historii reprezentacji Grecji. Ma już zdobyty brązowy but w plebiscycie France Football. Walczy o najlepszego strzelca lig europejskich. W meczu z Włochami doznał kontuzji i zastanawiano się, czy będzie grał w tym spotkaniu. Zszedł w tym meczu towarzyskim z Włochami, ale w dzisiejszym meczu gra. Odległość od bramki 16,5 metra. Anastopoulos ustawiony przy piłce. Liczny mur zawodników Polski. Jest także Michos. I potężne uderzenie Sarwakosa. Piłka przechodzi ponad bramką. A więc po 11 minutach drugiej części spotkania 2-1 prowadzi Polska z Grecją.
mecz eliminacji Mistrzostw Europy. Eliminacji, w których udział biorą reprezentacje 32 państw. Rozegranych zostanie 116 spotkań. Zwycięzcy 7 grup awansują do finałów, które rozegrane zostaną w 1988 roku w Republice Federalnej Niemiec. Naturalnie gospodarze wywalczyli ten awans bez konieczności udziału w gry w eliminacjach. W polskiej grupie piątej poza Grecją, Holandia i Węgry czekają nas więc jeszcze niemałe emocje, jeżeli chodzi o walkę Polaków o awans do finału Mistrzostw Europy. Awans do finału turnieju, który jak dotychczas jest tylko marzeniem naszych zawodników. Puchar Narodów imienia Henri Delaneya, francuskiego działacza. Walka w tym pucharze, w tych Mistrzostwach Europy trwa od 1958 roku. I znowu rzut wolny dla drużyny greckiej. Sarvakos, etatowy wykonawca rzutów wolnych. Pawlak. Prusik. Matysik. Anastopoulos już czyhał na podanie Matysika w kierunku Kazimierskiego. Jak na razie zawodzi to decydujące podanie z linii obronnej do zawodników wysuniętych do przodu, a więc pominięciem strefy środkowej boiska. Ostrowski. Faul Urbana na Antoniu. Skartados. Alavantas. Leśna. Smolarek. Tarasiewicz. Karaś. Prusik. Na pozycji prawoskrzydłowego. Bardzo lekkie dośrodkowanie. Karaś. Prusik. Alavantas. W Poznaniu nie po raz pierwszy drużyna biało-czerwonych gra z Grekami. W 1978 roku tu wygraliśmy 5-2. Wówczas pierwszą bramkę w reprezentacji strzelił Władysław Żmuda, a w 1971 roku, a więc parę lat wcześniej, reprezentacja olimpijska wygrała z Grekami 7-0. Faulowany Anastopoulos i kolejny rzut wolny z odległości około, tym razem 30 metrów od bramki Polski. A więc cała seria tych rzutów wolnych dla Greków. Nasi zawodnicy często jednak faulują w tej drugiej części spotkania. Tym razem Michos i Antoniu. Ta dwójka przy piłce. Jest także Sarvakos, który z Hiszpanią strzelił gola z dystansu właśnie strzałem. Uwaga, potknął się Kazimierski, ale naprawił swój błąd. Zażegnał niebezpieczeństwo. W tych pierwszych 15 minutach drugiej części spotkania wyraźnie Polacy zwolnili tempo swoich akcji, nie demonstrują tego stylu gry, jaki oglądaliśmy w pierwszej połowie. Tak, wydaje mi się, że jest to skutkiem braku na boisku Dariusza Dziekanowskiego, który mimo, że grał trochę słabiej, ale absorbował dwóch, trzech zawodników w środku pola obrony drużyny greckiej. I w tej chwili nie ma takiego zawodnika. Grecy przeszli na krycie każdy swego, to znaczy Leśniaka wziął... Jeden obrońca, Xantopoulos, wziął Smolarka i praktycznie Grecy tych dwóch środkowych obrońców przesunęli do drugiej linii. I w drugiej linii jest teraz taki pojedynek, 5-5. I dlatego ta gra jest do tej 15 minuty praktycznie toczy się na środku boiska. Jednak obecność trzeciego napastnika powoduje, że zdobywaliśmy łatwiej pole i byliśmy częściej pod bramką drużyny greckiej. Antoniu.
A na stopu los na polu karnym. Pawlak. Prusik. Karaś. Podbiega do bocznej linii boiska.